Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, znajdujemy się na kanale Żelańskim. To jest taki port, jak pewnie widać, przy Marywilskiej 44. No słuchajcie, powiem wam, że jeśli chodzi o takie łowienie typowo białorybu, to nigdy w życiu tu nie łowiłem, także myślę, że będzie ciekawie. Zobaczymy, co się będzie działo. Wczoraj byłem na zawodach kołowych w kategorii właśnie spławikowej. Nie będę o tym gadał, bo no, chciałem lepiej, wyszło trochę gorzej. No ale to jest wędkarstwo, czasem tak bywa. Zostało mi sporo zajęty, sporo robaków, które będę właśnie chciał dzisiaj tutaj wykorzystać. Także słuchajcie, zapraszam was do materiału. Jest to jedyny port tak naprawdę w Warszawie, w którym można łowić ryby, także na 100% będzie ciekawie. Zapraszam was do materiału. Siemanka. No dobra, słuchajcie, wszystko już tutaj mamy elegancko przygotowane. Stanowisko, tutaj topy. Robię kule zanętowe. No i będziemy zaczynać. Na start będę chciał podać około 4 litrów ziemi, zanęty i gliny. Taka mieszanka z nią. Tego wszystkiego. Na start robię też trochę kule z jantkolerem. Pomieszam i będziemy sobie kombinować. W pierwszej kolejności mogą być te ukleje, ale później powinno się to troszkę zmienić. Coś było, jest uklejka dalej. Thank you.
czas na kolejne nacenie. Tylko teraz kulę mocno. Teraz nie mam brania, bo specjalnie założyłem ten konopię, żeby mnie te ukleje nie denerwowały, a płotkę na to szurnie, bo już dzisiaj jedną miałem. Także siedzę spokojnie. I tutaj też mam taką mocno przemoczoną zanętę. I ja sobie ją tak co jakiś czas tu niedaleko brzegu rzucam. Po to, żeby zobaczyć, zaraz po prostu zestawem, czy tutaj nie ma też ryb. Czy po prostu ta zanęta nie zadziała, ale też w międzyczasie jest mocno przemoczona zanęta, ona działa tak, że jak ją wrzucasz do wody, to ona robi słup chmury wpadając, no i cały czas smuży, nie? Ja tym próbuję też odgonić ukleje po prostu, no bo jest dramat. Jak zanęciłem, słuchajcie, jak weszły ukleje, no to przez 40 minut nic nie mogłem z nimi zrobić. Dopiero w momencie, gdy zmieniłem odległość parę metrów ładnych, no to dopiero słuchajcie, coś tam zacząłem mówić, jakieś płocie w sensie, a tak to ciągle ukleja, ale jak zanęciłem w momencie, gdy odpiąłem jeden element, no to sytuacja się powtórzyła, znowu weszły ukleje i znowu był Armageddon, nie? Także słuchajcie, generalnie tak to wygląda, czyli no, co tu dużo mówić, dramat. Te ukleje, myślę, że tam jeszcze są. Jeszcze chwilę poczekam, bo jak zobaczyliście, nęciłem już drugi raz, no, masywną ilością, ale te kule skleiłem bentonitem, skleiłem czym mogłem, żeby one stały, nie smużyły, żeby po prostu nie pracowały, żeby się tylko kopce z nich takie robiły, nie? Mam nadzieję, że to może jakoś spowoduje, że te ukleje gdzieś sobie pójdą, a będę odławiał po prostu chociażby jakieś tam płoteczki czy coś, nie wiem. No ale póki co to ciężko. Bardzo dużo uklei tu jest, więc ciężko. No, konopie nawet już płocie ich nie chcą, także sobie ją odpuszczę. Co ja wiem, tu na kastery cały czas działają generalnie, tylko że no na uklejki też działają kastery, nie? One walą, słuchajcie, we wszystko co popadnie, no dramat. No ale nie poddajemy się, walczymy. I od czasu do czasu zdarza się jakiś mały leszczyk bądź krąpik. No to już taka przyjemniejsza rybka, nie? No tu o tej porze roku może nie ma za dużo dużych ryb, no nie wiem, albo taki dzień trafiłem. No słuchajcie, ja tu jak sobie przechodziłem ze spinningiem generalnie, no to ja tutaj widziałem leszcze, które takie pływały pod 40-50 cm, nie? Także no to już są wielkie lechory, że tak powiem. Piękne ryby, no a gdzie one teraz są, co się z nimi stało, nie mam zielonego pojęcia. Ja wyjąłem klenika małego na czerwonego robaczka, także ciekawie. No a póki co też mam czerwonego założonego i po prostu czekam na jakiekolwiek ruchy, że tak powiem. Ale zaraz go też wyjmę i zmienię, bo już jest po jednej rybie. Ale no masakra, żeby tu leszczy takich jakichś ciekawszych nie było, to jest po prostu jakiś dramat, nie? A może i są. No i też ciekawsza rybka na pewno. Przynajmniej zdaje. Nie wiem. No raczej ta pucilla. Ale przynajmniej ciekawa pucilla. Taka pucilla, ojej. Czerwony rumbal. No i jeszcze raz, słuchajcie, taka kula troszkę po prawej, po to, żeby te ukleje tam weszły i dały mi święty spokój. Te płocie raczej nie powinny sobie tam wchodzić, no ale to jeszcze różnie bywa, nie? Założyłem, słuchajcie, haczyk 12, dałem jedną dżdżownicę,
plus biały, gruby. No i niech się dzieje, co się chce. Zobaczymy, czy te uklejki też będą takie chętne dalej. Dobra, słuchajcie, będę pomalutku kończył. Pokażę wam jeszcze rybki, tylko co mam w siatce dokładnie, aczkolwiek no tam szału nie ma, małe ryby. I słuchajcie, w ogóle sytuacja tego typu, że ja również te ryby mógłbym łowić tu, dosłownie. Rzucałem tutaj zestaw spławikowy, zestaw stak i łowiłem te same ryby, które łowiłem tam. No to też jest trochę spowodowane tym, że tu jest praktycznie ten sam grunt, który jest tam, tak? Tutaj po prostu jest od razu dół. Także no trzeba uważać, żeby się gdzieś tam nie, tu nie wpierdzielić, aczkolwiek można łowić tu, słuchajcie, też fajnie na bacika, można sobie właśnie poćwiczyć szybkościowe łowienie, tego typu rzeczy, dlatego polecam wam to miejsce, jeśli chodzi o tą porę roku, bo fajnie tu można połowić, ale głównie tutaj w lato, słuchajcie, ja widziałem ludzi, którzy łowili tutaj liny, widziałem ludzi, którzy łowili tutaj karasie, sam widziałem leszcze, które gdzieś przy powierzchni pływały, to leszcze wielkości 40-50 cm, grube lochy takie po kilogram, także no naprawdę tu jest bardzo fajne miejsce, bardzo fajnie jest, myślę, je odwiedzić. No i jak jeszcze jesteście, to jestem przy tym miejscu konkretnie, to słuchajcie, jak jesteście nawet ze spinningami, zwracajcie uwagę, czy tam przy ostatnim moście, gdzie jest normalny kanał już, czy nie ma siatek, bo niestety się w tych miejscach siatki zdarzały, tak, no bo jest tu po prostu masa białorybu, nie? No ale z tym nic nie zrobimy. Dobra, pokazuję wam rybki i kończymy. No i tak, słuchajcie, prawdę powiedziawszy, mimo totalnie maluteńkich ryb, to i tak była fajna zabawa. No i tu szczególnie, jeśli ktoś chciałby poćwiczyć szybkościowe łowienie bacikiem, to to jest idealne miejsce. Tylko tu taka piąteczka, myślę, że będzie ok, no bo tu jest przy samym brzegu około 3 metrów, 2,70-60 gruntu, tak? No dobra, słuchajcie, ja już, wiecie, powiem wam szczerze, musiałem coś dodać już na swój kanał, bo próbuję od pewnego czasu, coś nagrywam, już jestem chyba z 6 raz z kamerą na rybach, gdzie próbuję coś nagrać, no i jak widzicie, jest, że tak powiem, bida, no ale stwierdziłem, że muszę przełamać w końcu tą złą passę i po prostu coś tam dodać. Także słuchajcie, dzięki, że jesteście przede wszystkim na Facebooku, wskoczyło mi już ponad 500 polubień, także bardzo dziękuję, wszystkim, którzy gdzieś tam mnie wspierają. Również zbliżam się na YouTubie do 500 subskrypcji, także też fajnie się z tego cieszę. Jeśli jeszcze suba nie zostawiłeś, to oczywiście zostaw. No i łapkę w górę też można, czemu nie, jeśli pojawią się jakieś tam pytania. Ja oczywiście zawsze odpowiadam, także zapraszam was na dół do komentarzy. Ja już nie przedłużam, pozdrawiam was z kanału Żerańskiego, tutaj przy Mary Wilskiej 44 i życzę wam dobrego dnia. Siemanka.